Wraz ze mną w studiu konkursowym profesor Michał Mazurkiewicz, przewodniczący jury 14. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego imienia Michała Spisaka. Witam serdecznie. Witam wszystkich Państwa i Pani redaktor. Pana specjalnością jest puzon. Czy puzonistów ocenia Pan surowiej niż pozostałych uczestników kategorii waltornia oraz trąbka? Raczej nie. Staram się być sprawiedliwy w stosunku do wszystkich i równo traktować wszystkich uczestników. Puzoniści mają trochę trudniej, ponieważ no, o wiele lepiej znam repertuar puzonowy. Chociaż przyjęliśmy taką zasadę, że utwory obowiązkowe, mamy tutaj dostęp do nut dotyczących tych utworów i możemy kontrolować realizację partii solowej dla tych specjalności. Wszyscy puzoniści zobowiązani są do wykonywania koncertina Michała Spisaka. Jak radzą sobie z tym utworem? Koncertino Spisaka należy bodaj do najtrudniejszych utworów na puzon, które są w całej literaturze puzonowej. Jest to utwór, który stawia przed wykonawcami bardzo trudne zadanie. Puzoniści muszą sobie z nim radzić. Zmierzyć się z nim mogą tylko najlepsi. Jest to taki utwór, który w pewnym stopniu stanowi granicę możliwości i całkowicie poprawne wykonanie wydaje mi się, że jest możliwe. Problemem w wykonaniu konkursowym jest to, że koncertino wykonuje się zazwyczaj jako jedyny utwór na koncercie i można inaczej do tego podejść, bardziej się skupić na samym tym utworze, zachować więcej sił tylko i wyłącznie na wykonanie tego 10-minutowego utworu, a tutaj jednak w programie konkursu trzeba jeszcze zagrać dwa inne utwory, także bardzo ważne jest to, żeby wykonawcy potrafili umiejętnie rozłożyć siły. Jest to bardzo trudne, ale póki co wydaje mi się, że się udaje naszym konkursantom. Jeżeli chodzi o obrady jury, czy jesteście raczej Państwo zgodni co do wyników, czy toczycie burzliwe dyskusje? Ja myślę, że przy tak dużym jury nie stanowi to jakiegoś problemu, bo głównym naszym wyznacznikiem jest jednak matematyka. Każdy z nas stawia punkty. Ta punktacja później przychodzi. Nie wiemy, kto ile ma punktów. Nie odnosi się to do konkretnych uczestników. Stawiamy tak zwaną, brzydko mówiąc, kreskę w pewnym momencie i dopiero później się dowiadujemy, kto przeszedł. Do tej pory nawet nie wiemy, kto jest na której pozycji. Także zdajemy się na tą matematykę, ale przy tak dużym jury zawsze zdawało to egzamin i było to sprawiedliwe ocenianie. Młodzi muzycy w trzecim etapie konkursu muszą zmierzyć się z koncertem, utworem z orkiestrą. Jakich rad udzieliłby Pan tym młodym muzykom w tym ostatnim starciu? Granie z orkiestrą symfoniczną jest specyficznym rodzajem muzykowania. Trzeba się nastawić na bardziej przewidywalne, no nie chcę powiedzieć mechaniczne granie, bo to by bardzo brzydko zabrzmiało, ale nagranie z bardzo dużą dbałością o metrorytmikę, bo tylko wtedy jest szansa na to, żeby udało się stworzyć wybitną kreację. Oczywiście muzykalność jest przede wszystkim. Poza tym granie z orkiestrą wymaga innego podejścia. Granie z fortepianem nie wymaga aż tak dużej dbałości, źle to może powiedziałem dbałości, ale dbałości o wolumen brzmienia. Wolumen orkiestry symfonicznej jest stosunkowo duży i trzeba bardzo uważać, żeby przypadkiem nie zniknąć w masie orkiestrowej. To jest taka moja główna uwaga, główna rada dla uczestników, ale myślę, że wszyscy sobie poradzą. Bardzo dziękuję. Profesor Michał Mazurkiewicz, przewodniczący jury 14. Międzynarodowego Konkursu Muzycznego imienia Michała Spisaka. Dziękuję Państwu bardzo.